10 lat, no to coś jest, proszę Państwa, nie tak. Wyście przyszli po to, żeby miało być inaczej. Zarówno Pan wnioskodawca teraz, dzisiaj, jak i Pan Burmistrz wielokrotnie mówi w ten sposób, no bo to tak było robione wtedy. I wtedy było robione, i wtedy było robione. To kiedy będzie ta zmiana? To jest taka sprawa. Natomiast zapewniam Państwa, że jeśli przed 10 laty był ktokolwiek odwoływany i nie było uzasadnienia, to oznacza, że prawo wtedy tego nie wymagało. I to jest, jestem o tym w 100% przekonany. Bo gdyby wymóg statutowy taki był, proszę Państwa, to na pewno byłby zrealizowany. Więc musimy pamiętać, proszę Państwa, że prawo jest labilne. Że demokracja, na którą się Pan powołuje, niesłusznie w tym przypadku, bo uważam, że to jest zwykła gra polityczna, która leży raczej w sferze rzeczy, które jak gdyby mieszają się, kotłują się w tym odwiecznym oceanie wszetecznie złych rzeczy, czyli polityce, proszę Pana. A nie mówmy tutaj o demokracji, której założenia są szlachetne. A Pan się powołuje na demokrację, mówiąc, że to są wymogi demokracji, reguły w demokracji, że proszę Pana, głosowanie w sprawach personalnych, w sprawach podmiotowych, nie powinno, i tak uzasadniacie Państwo nieodniesienie się na komisji, no czymś to wniosek musiał być, rozumiem, odnosicie się, że można człowieka wyrzucić, zdeptać, wygonić bez usprawiedliwiania się, wyjaśniania się, z jakiego to powodu czy nie. Proszę liczyć za słowami, kto to mówił, tak. Proszę Pana, Panie Przewodniczący, jeżeli słowa, które wypowiada, w jakikolwiek sposób Pana obrażają lub ja naruszam prawo, to proszę z tego prawa skorzystać. Ja już korzystam z tego prawa. Są członkowie Pana komisji, której Pan jest przewodniczącym, Komisji Planowania Przestrzennego. Ja osobiście uzasadniałem wniosek, na którym teraz dyskutuję. Ja osobiście uzasadniałem. Proszę Państwa, czy ja powiedziałem wyraźnie, czy ja powiedziałem, że uzasadnienia nie było? Czy powiedziałem, że są treść uzasadnienia, proszę Państwa, usłyszałem? Nie. Ja powiedziałem w swojej wypowiedzi, że nie było na komisji uzasadnienia. Tak dokładnie było. Ja powiedziałem, że tej treści uzasadnienie słyszę po raz pierwszy i na komisji mojej tego uzasadnienia, które usłyszałem z ust Pana Polichańczyka, nie było. I proszę Państwa, proszę nie manipulować. Nie było tego. Nie było mowy o świętej pamięci Panu Przewodniczącym Zbyszku Maciejewiczu. Smoleńsk chcecie w Lubartowie robić? Dziękuję. Chwileczkę, tutaj radny, który wystąpił, mówił o jednym, że w sprawach personalnych nie zawsze uzasadnienie na piśmie jest potrzebne. W moim przypadku w ubiegłym roku było naprawdę niepotrzebne i źle napisane i nieprawdziwie. To mogę stwierdzić. Dlatego lepiej byłoby, gdyby tego uzasadnienia nie było, tylko głosowanie by było. Dlatego też no nie można tutaj, radny tu wyciągnął jeden fakt, że nie było tego uzasadnienia przy odwołaniu przewodniczącego, nie tylko wiceprzewodniczącego, a tu już o Smoleńsku, co pan w ogóle mówi na mównicy, niech pan się zastanowi. Pana zmarłego wyciągacie do argumentacji. Niech się pan zastanowi. Proszę bardzo, odwołanie.